Skonstruuj symetralną odcinka AB. Symetralna odcinka to taka prosta, która jest prostopadła do odcinka AB i dzieli go na połowy, czyli przecina go w punkcie będącym jego środkiem. Mamy do dyspozycji narzędzia, możemy skorzystać z cyrkla i możemy narysować prostą. Zacznijmy od cyrkla. To cyrkiel, oczywiście wirtualny, prawdziwy cyrkiel to przedmiot fizyczny, ale przy pomocy tego cyrkla też możemy zaznaczyć środek okręgu i narysować okrąg o dowolnym promieniu. Narysujmy okrąg o środku w punkcie A, a jego promień niech będzie równy długości odcinka AB. Teraz narysujmy drugi okrąg, ten będzie miał środek w punkcie B, jego promień również będzie równy AB. Tak naprawdę promienie tych okręgów nie muszą być równe długości odcinka AB. Promienie tych okręgów muszą być równe, czyli takie same. To znaczy promień jednego okręgu musi być równy promieniowi drugiego okręgu. Ale w tym ćwiczeniu nie ma możliwości zmierzenia długości promienia i porównania go z innym promieniem, więc najprościej jest skonstruować dwa okręgi o równych promieniach właśnie w ten sposób. I taki układ dwóch okręgów daje nam dwa punkty. Punkty przecięcia okręgów, które posłużą nam do narysowania symetralnej odcinka AB. Ten punkt i ten punkt, jeżeli je połączymy, to prosta przechodząca przez te dwa punkty będzie dzieliła odcinek AB na połowy i będzie do odcinka AB prostopadła. Dodamy prostą przy pomocy drugiego narzędzia: jeden punkt umiejscowimy w tym przecięciu okręgów, drugi punkt umiejscowimy w tym przecięciu okręgów. No i mamy gotową konstrukcję symetralnej odcinka AB.